Mówimy sobie teraz przykład dotyczący prędkości przemieszczenia i czasu, albo w takim wydaniu skalarnym, a nie wektorowym, to szybkości, odległości i czasu. I przykład jest następujący. Bartek biegnie z prędkością 3 metrów na sekundę na wschód. Ile czasu zajmie mu przebiegnięcie 720 metrów? Więc tutaj mamy tak, po prostu 3 metry na sekundę. No to jest taka skalarna szybkość. Jeśli weźmiemy pod uwagę tutaj jeszcze ten kierunek, czyli 3 metry na sekundę na wschód, no to wtedy to będzie taka wektorowa wielkość, prędkość. Tak, również wartość 3 metry na sekundę, natomiast określony jest również kierunek na wschód. I pytanie brzmi, ile czasu zajmie mu przebiegnięcie 720 metrów? 720 metrów, no to jest przebiegnięta odległość. Prawda? Nieuwzględniony tutaj jest kierunek, natomiast należy rozumieć, że chodzi o odległość pokonaną, ale w tym kierunku, w którym Bartek biegnie, no bo w innym żadnym kierunku nie pokonał żadnej odległości, prawda? Więc można to również tak domyślnie potraktować jako wartość, jako wielkość wektorową, przemieszczenie, a nie odległość, 720 metrów w tym kierunku, w którym Bartek biegł, czyli na wschód. Dobrze, czyli to, chociaż przykład jest bardzo prosty, to sobie go rozdrobniliśmy bardzo tak starannie i teraz rozwiążemy go sobie na 2 sposoby. Zaczniemy od takiej wersji skalarnej, czyli weźmiemy pod uwagę szybkość i pokonaną odległość i z tego obliczymy czas. No więc możemy zacząć od skorzystania z definicji szybkości, że jest to pokonana odległość, w przypadku oczywiście ruchu jednostajnego, czyli takiego ze stałą prędkością. Jest to pokonana odległość podzielona przez czas, w jakim ta odległość została pokonana. Często się pisze też z takim symbolem delta T, czyli różnica między czasem, powiedzmy, wskazaniem stopera w chwili, kiedy ruch się zakończył i wskazaniem stopera w chwili, kiedy ruch się zaczął. Zwykle zaczyna się w chwili równej 0, ale to nie musi być koniecznie tak. Jednak my będziemy się trzymać tej najprostszej notacji po prostu z symbolem T. I co my tu mamy? No więc tak, jako szybkość mamy 3 metry na sekundę i wiemy, że to się równa pokonanej odległości, czyli 720 metrom podzielonym przez jakiś ten nieznany czas trwania ruchu, tak? Czyli teraz wystarczy to po prostu przekształcić, tak żeby po jednej stronie mieć czas, a po drugiej stronie mieć znane wartości. Czyli tak, mnożymy całość razy czas, czyli mamy 3 metry na sekundę razy ten czas i to się równa 720 metrów. I na koniec jeszcze podzielimy całość przez 3 metry na sekundę. Czyli po jednej stronie będziemy mieli czas, a po drugiej będziemy mieli 720 metrów podzielone przez, czyli tą odległość podzieloną przez szybkość, z jaką Bartek biegł. Tak, to się równa 720 podzielone przez 3, ile to jest? 72 przez 3 to jest 24. No i jeszcze jedno 0, to które tu pozostało, dopisujemy na końcu. Natomiast jednostki, co to będzie? To są metry podzielone przez metry na sekundę, czyli to się równa, no może napiszmy tutaj 240 jeszcze raz. Metry razy, jak dzielimy przez ułamek, to samo jakbyśmy mnożyli przez jego odwrotność. Tak, a więc tutaj te metry nam się skracają, pozostają sekundy. Rzeczywiście czas wychodzi w sekundach, 240 sekund. Mamy wynik, jesteśmy zadowoleni. No ale tutaj taka uwaga, że mogliśmy tutaj w tym miejscu zamiast wstawiać dane, tak jak to tu zrobiliśmy, przekształcić po prostu ten wzór. Tak, wzór pomnożyć razy czas, to mielibyśmy szybkość razy czas to się równa odległość i podzielić przez szybkość, to byśmy mieli, że czas to się równa odległość podzielona przez szybkość. I na koniec dopiero wstawić dane, ale wynik oczywiście byłby równoważny, ale to są 2 sposoby, na jakie można było postąpić. I tutaj jeszcze jedna taka ważna sprawa, że nie trzeba pamiętać tych wszystkich wzorów, nie trzeba na przykład zapamiętywać tego, oddzielnie tego, wzoru na, powiedzmy, na odległość w ruchu jednostajnym, wzoru na czas w ruchu jednostajnym. Nie trzeba tego wszystkiego pamiętać, wystarczy pamiętać jeden z nich, ponieważ pozostałe to są po prostu przekształcenia algebraiczne. Dzielimy, mnożymy w taki sposób, żeby szukaną rzecz mieć samotnie po jednej stronie znaku równości, a pozostałe wielkości mieć po drugiej stronie i móc do nich wstawić dane. To taka uwaga. Tutaj wynik 240 sekund otrzymaliśmy, a teraz spróbujmy rozwiązać to samo w wersji wektorowej. No i co tutaj wiemy? Więc tutaj podobnie, zacznijmy od wzoru na prędkość, tym razem wielkość wektorową. Prędkość, to co to jest? To jest przemieszczenie, również wielkość wektorowa,
podzielona przez czas trwania ruchu. Również można tutaj użyć również symbolu tej delty oznaczającej różnicę między momentem końca ruchu a momentem początku ruchu, ale trzymajmy się tej prostej notacji. I teraz co możemy zrobić? No, znowu możemy pomnożyć całość razy ten nieznany czas. Mamy wtedy prędkość, wielkość wektorową razy wielkość skalarną będącą tym czasem i to się równa wielkości wektorowej, jaką jest przemieszczenie. Tak? I teraz, żeby otrzymać czas, musielibyśmy zrobić taki wątpliwy krok i podzielić wektor przez wektor. To jest takie troszeczkę, ja bym powiedziała, dziwne, chociaż czasami tak się robi, a tutaj mamy w ogóle mamy ruch jednowymiarowy wzdłuż jednej prostej, więc to jest takie, łatwo jest to zrobić tak niewiele myśląc, natomiast ja bym się tego wystrzegała. Zamiast tego możemy powiedzieć tak, że tutaj mamy wartość tej prędkości razy taki wersor jednostkowy, to się tak zaznacza, czyli taki jednostkowy o długości 1 wektorek w kierunku tym na wschód, tak, taka wielkość wektorowa razy ten skalarny czas i to się równa również wartości tego naszego przemieszczenia razy ten sam wersorek jednostkowy skierowany na wschód. No i teraz możemy powiedzieć, że jeśli mamy obydwa wektory po jednej stronie i po drugiej stronie mamy w tym samym kierunku, no to możemy jakby tutaj ten symbol opuścić, albo żeby być już w ogóle bardzo takimi ortodoksyjnymi, to moglibyśmy pomnożyć skalarnie obie strony razy znowu ten wersorek jednostkowy, tak? I wtedy coś takiego, ponieważ on ma długość 1, to pomnożony przez siebie samego daje nam 1 i wtedy już jesteśmy całkowicie uprawnieni do tego, żeby napisać to już w takiej formie na liczbach. I wtedy rzeczywiście zostajemy sobie z takim równaniem, które już jest na liczbach, możemy sobie swobodnie to podzielić po prostu przez wartość tej prędkości, czyli ostatecznie będziemy mieli, że czas to jest wartość przemieszczenia podzielona przez wartość prędkości. I znowu, jak sobie tutaj wstawimy nasze dane na sam koniec, to dostaniemy, że co to jest? 720 metrów podzielone przez 3 metry na sekundę. Czyli dokładnie to samo, co tutaj. Tu już możemy sobie po prostu ten wynik przypisać. Mamy 240, tak? Bo 720 przez 3. No i metry przez metry na sekundę. Metry z metrami się skracają. 1 przez 1 przez sekundę to jest sekunda i mamy dokładnie ten sam wynik. To w zasadzie by było wszystko, ale jeszcze jedną taką mam uwagę na koniec. W przypadku ruchu jednowymiarowego, powiedzmy tutaj w tym zadaniu mieliśmy prędkość, mieliśmy przemieszczenie w kierunku takim umownym, powiedzmy na wschód, tak? A ruch jednowymiarowy charakteryzuje się tym, że możemy mieć wzdłuż jednej prostej ruch albo w jednym kierunku, powiedzmy w prawo albo w lewo, czy tam do przodu, do tyłu, czy do góry, do dołu, to już jest zależnie od sytuacji, wzdłuż jednej linii. I zamiast się posługiwać tymi wersorkami, czy określając tam na wschód, na ten, możemy ustalić sobie konwencję znaków, która pozwoli nam kierunek naszego wektora, takiego w jednym wymiarze, zawrzeć w jego wartości. W jaki sposób? W taki sposób, że powiedzmy wektory wszystkie skierowane na przykład w prawo będą miały wartość dodatnią. Czy na przykład jak w naszym zadaniu było na przykład na wschód, z kolei na przykład wszystkie wektory skierowane czy na przykład w lewo czy na zachód będą miały wartość ujemną. I wtedy rzeczywiście, jeśli w ten sposób będziemy się konsekwentnie tej konwencji trzymać, to też wszystko nam wyjdzie dobrze, a nie będziemy musieli się już przejmować tymi wersorkami, będziemy mogli dzielić przez siebie wartości naszych wektorów i to nam w wielu sytuacjach uprości zadanie.